Cześć, jestem Efren, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku legendarnego Questa, czyli pokazuję Wam, co tam dalej będzie się działo. I jak pamiętacie, ostatnim etapem, który miałem wykonać, było zebranie tak zwanych Titan Runestones. Mieliśmy zebrać 12 takich tabliczek, bardzo się długo z tym zeszło. Miałem okres, gdzie przez 3 tygodnie ani jedna mi nie wypadła, no ale na szczęście udało się tych 12 tabliczek w końcu zebrać. Problem był z nimi taki, że one wypadały tylko z 6 ostatnich bossów, więc tak jak tamte wcześniejsze 20 trzeba było zebrać, mieliśmy dwa razy większą szansę, bo dwa razy więcej bossów było. No teraz troszkę z tym dłużej się zeszło, no ale na szczęście udało się i teraz porozmawiamy sobie z Rathionem, zobaczymy, co nam zaoferuje za to. Tak, mamy 12 runestonesów i proszę bardzo. No, oczywiście dziękuję za Twoją pracę. No i teraz tak, nadszedł czas, żeby działać, to znaczy będziemy musieli, tu mamy misję, która nazywa się Heart of the Thunder King, czyli serce króla Bush. No i teraz celem moim będzie slay the Thunder King in the Halls of the Thunder and collect the Heart of the Thunder King. Muszę zabić króla Bush i zdobyć jego serce. Jak zdobędę jego serce, no to będę mógł wtedy kontynuować quest, czyli będziemy coraz bliżej tej naszej wspaniałej, epickiej, legendarnej nagrody. No dobrze, no to w takim razie zabijamy Lei Shena. No i czary mary, właśnie Lei Shen został zabity. Ja oczywiście tutaj w tym filmie tej walki nie będę pokazywał, jeśli kogoś interesuje, to macie teraz na ekranie link, jak ta walka z Lei Shenem wygląda. No niczym się ta od questa nie różniła od takiej właśnie zwyczajnej walki, oprócz tego oczywiście, że na koniec mogliśmy wyjąć z Lei Shena serce, to jest jego właśnie mroźne, niebieskie serce, które właśnie dam Rathionowi i zobaczymy, co on nam wtedy tutaj powie. Oddajemy w takim razie serduszko. Jest serce Thunder King. Ściska serce w swojej dłoni. Zrobiłeś to czarne serce króla Bush. No i dostałem achievement, który nazywa się Two Princes. Tak, serce króla, moc bogów. Jest wypełniona właśnie mocą tytanów. No i zobaczcie, właśnie Rathion, kurde, pet zasłania, Rathion właśnie to serce zjadł. Widzę miliony światów. No ale nad nimi wszystkimi, co będzie? Znaczy jeden nad nimi wszystkimi. Oho. Polegliśmy, musimy odbudować finałowego tytana. Nie zapomnijcie. To przepadło, nie pamiętam tego, nikt tego nie pamięta. Cóż za ironia. No i teraz tutaj Anduin, o czym ty mówisz? Nie ufam ci. Jesteś mądry, że właśnie tego nie robisz. No i oczywiście, jak zwykle, Rathion musi się stanowić i mam się do niego zgłosić, ale że mogę zgłosić się od razu, więc to samo uczynię. I mamy misję, która nazywa się Celestial Blessings. No i teraz oczywiście chciałbym ci dać tutaj do dyspozycji moją całą moc smoczą. No ale by twoją powłokę śmiertelną oczywiście ta moc rozerwała. No ale oczywiście nie jest sytuacja beznadziejna. Coś tutaj, coś dla Ciebie mogę stworzyć. No i teraz tak, żeby to stworzyć, będę potrzebował właśnie błogosławieństw tych August Celestials, czterech, czyli tych czterech właśnie tutaj bogów, których mamy w Pandarii. No i mamy po prostu wybrać ten, który będzie pasował właśnie do nas, tak? Akurat dla Huntera to jest White Tiger, czyli Biały Tygrys, to jest właśnie zręczność. Zabierzemy accept. I zasuwamy w takim razie. Tu jesteśmy blisko teraz właśnie Kunlai.
Tutaj mamy właśnie świątynię Temple of the White Tiger, to zasuwamy. Ja tutaj ustawię sobie kurs odpowiedni. O właśnie, mniej więcej tak. Świątynie są oczywiście tutaj na całym świecie tutaj rozsiane, tak? Czyli tutaj mamy właśnie White Tiger, tutaj mamy tego New Zao. Tutaj był Chi-Chi, o ile dobrze kojarzę, on tak się nazywał, tak. I jeszcze był Yulon, czyli ten zielony smok. I to powinno być w Jade Forest. Też bliziutko w sumie. Nawet tutaj trochę miałem bliżej, mogłem od tego zacząć. Czy to nie wiem, czy mam zacząć, czy wybrać sobie? Chyba wybrać tylko. Aha, mam tutaj complete one of the four available challenges, czyli mam jeden challenge zrobić. Czyli to się wszystko zgadza. No i tu już świątynię widać. No i to jest to, co wcześniej mówił w sumie. Tak, wybierz właśnie jeden challenge, który najlepiej pasuje do twojego sprzętu i umiejętności. Tylko szkoda, że tu jakoś nie jest to wcześniej, nie wiem, nie widzę tutaj w questie tego wyjaśnione. Ja akurat wiem, no, który jest do czego, ale... nie wiem. Chyba, że tam jak po prostu polecę, to mi wtedy powiedzą, a nagrodą będzie dla ciebie to i to. No, oczywiście to nie jest żadna niespodzianka, że tymi nagrodami są peleryny o item levelu aż 600. Ja mam teraz z heroika 543, to jest po dwóch upgrade'ach. Tamta będzie 600 plus dwa upgrade'y, to będzie miała łącznie item level 608. To jest bardzo wysoki, świetny sprzęcik. I tu jest taki mały spoiler. Pojawi się Ordos, taki nowy boss w patchu 5.4. I żeby tego bossa bić, trzeba będzie koniecznie mieć właśnie tą pelerynę. Bez tej peleryny nie będziesz miał dostępu do bossa. O, mamy Rathiona, która na nas czeka tutaj. Aha, to jest wcielenie siły. Że nie dostał peleryny z siłą. Mam nadzieję, że mi się nie pomieszało. Nie no, New Zao to na pewno nie było zręczności. Yulon to był chyba ten healerski. Tak, czyny twoje i tego właśnie twojego czempiona, czyli mnie, szybko stają się w Pandarii legendą. Dobrze, tylko chciałbym w końcu się... A zapytał Xuan, czym według Rathiona jest siła. On powiedział właśnie, że siła służy do niszczenia przeciwników. A Xuan zapytał, czy do wspomożenia, czy do wsparcia naszych sojuszników. Również. I tak, siła właśnie użyta w służbie innym jest dwa razy potężniejsza niż przeciwko naszym przeciwnikom. No i teraz właśnie to wyzwanie. Jeżeli je zaakceptuję, oczywiście, sprawdzi, czy jestem w stanie stanąć twarzą w twarz z niebezpieczeństwem. Aha, i teraz mam ochotę go użyć. Tak, to jest Challenge Gong. Ja mam nadzieję, że to jest ten od zręczności. Aha, Melee DPS Challenge to jest. To nie dla mnie. To który w takim razie to był zręczności? Nie chcę cię. Kurde, który to mógł być? Wiecie co, ja sobie zrobię takiego szybkiego czeka i polecę teraz do właściwego. Nie wiem, co mi się ubzrało właśnie z tym tygrysem. Chyba przez taki trinket, który kiedyś był, on się nazywał Relic of Xuan. Dla właśnie między innymi hunterów, to był ze zręcznością. A już sobie sprawdziłem szybko, trzeba do Jade Forest się udać. Tutaj będziemy mieli właśnie challenge dla ranged DPS-ów. I tak, jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć. Chi-Chi tutaj, czyli u tego... kurczę, Crane, czyli żuraw. Tutaj jest dla healerów, natomiast w New Zao Temple będzie dla tanków. Czyli tutaj będziemy mieli ranged DPS.
No dobrze, to jest bliziutko, więc długo nie będziemy lecieli do tej świątyni. Tak naprawdę jest rzut beretem. No i zobaczmy, jak ten challenge będzie wyglądał. Celowo tego nie sprawdzałem, bo chcę mieć po prostu niespodziankę, jak to dokładnie wygląda, co tam trzeba zrobić. Podejrzewam, że pewnie jakiś będzie przeciwnik, którego nie wiem, range TPS trzeba będzie pewnie pokajtować albo coś zatłuc. Pewnie będzie bił bardzo mocno mele. No i trzeba będzie go po prostu z dystansu stłuc. No i dobra, zaraz będziemy. Tak, Relic of Xuan nazywał się taki właśnie kiedyś trinkecik. I właśnie ten trinket miał taką ikonkę nawet tego tygrysa, tego Xuana. I on dawał zręczność i chyba jeszcze dodatkowo zręczność na procu. To był wtedy, pamiętam, właśnie super trinket, który można było zdobyć, znaczy teraz można zdobyć. On jest z tych kart z Dark Moon Fur, jak się tam wymienia, więc no fajna sprawa. No teraz oczywiście 476 to już nie jest żadna rewelacja jak kiedyś, ale pamiętam z swego czasu, jak go używam, był lepszy od tamtych 496 z tamtego okresu właśnie, więc naprawdę był fajny. No dobra, jesteśmy bliziutko już. Nie wiem, pewnie na tym placu będzie ten challenge. Tak to przynajmniej na mapie wygląda, że przed samą świątynią. Ależ to ładne jest. Trzeba znać, że ta kraina mi się bardzo udała. Znaczy w sumie to wszystkie są takie dość solidne w Pandarii. Dobra, to jeszcze raz będziemy z nim gadali. Zaczynaj, pan. Yulon na nas czeka. Oho. Fiu, fiu, fiu. No i ten Jade Serpent jest wcieleniem właśnie mądrości w Pandarii. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. No i wysłuchaj naszego błagania. To samo, co mówił wcześniej. Przy okazji Xuana. Dziecko smoka i bohater, razem osiągnięcie wielkie rzeczy, wielkich czynów dokonacie. Prawdziwa mądrość jest właśnie wiedzą, co robić, co jest właściwe i czasami właśnie nie robieniem nic tak naprawdę. No i dobrze, pobłogosławię dziecko, podejdź bliżej. Tak, i tu będzie właśnie nasza taka zręczność, przebiegłość i właśnie praca stóp. Czyli to trzeba będzie troszkę pokajtować. Mam podejść, tak? Czy ja mogę? Podejść, Boże, co ja robię? No dobra, zaczynamy walkę. Ja tę walkę już tutaj kilka razy zrobiłem, ale wyciąłem, znaczy zrobiłem. Próbowałem ją zrobić, ale wyciąłem to po prostu, żeby no tego filmu nie wydłużać, nie wiadomo jak, a troszkę te próby trwają. Tak widać, walka jest taka, powiem wam, dość wymagająca, zresztą zaraz sami zobaczycie. Szczególnie Hunterem, gdzie po prostu nie mogę się leczyć i dlatego postanowiłem, że na tę walkę zmienię sobie jeden talent. To znaczy wezmę tutaj sobie Spirit Bond, który mi się bardzo przyda. Nie wiem dlaczego, ale dostaję czasami obrażenia z dystansu, a chyba nie powinno tak być. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy to jest tak celowo. No ja nie mam za bardzo czym się przyleczyć oprócz Potiona. No i dobra, zaczynamy w takim razie. No i niby nie wygląda to trudno. Zobaczcie, tutaj mam jakiś atak dookoła niego AOE, którym tutaj o... Włączę w ogóle o, w ten sposób. Którym dookoła się bije. Czyli nie wygląda to strasznie. Teraz jakieś spadające kule ognia, to tak samo bez problemu można uniknąć, czyli niczym nie dostajemy. I zobaczcie, wychodzą właśnie nam tutaj ady. I te ady, dopóki nie są zagrowane na mnie, przynajmniej taki wyczytałem sposób, że bardzo fajnie zabiły mi peta. Teraz powinienem uciekać. I ady nie powinny się na mnie zagrować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ady oczywiście przyszły. Tylko lipa jest taka, że te ady, on po chwili będzie wskrzeszał i to jest właśnie największy problem. One jak do mnie podchodzą chociażby na chwilę, to po prostu, nie wiem, w ciągu sekundy potrafią zrobić 3 ciosy po 40 tysięcy. No i to jest ten problem właśnie.
Zobaczcie, i one przyspieszają. Już dostałem dwa hity bardzo mocne. Nie jestem w stanie dwóch spowalniać. Przynajmniej teraz. I tak, ja zanim zabiję te, to już tamte mi się stare zespołnują. I to jest właśnie troszkę tutaj lipa. No ale dobra, spróbujemy. Odpalamy wszystko w Rathiona. I podleczymy przy okazji peta. No na razie nie wygląda to strasznie. Pet żyje. I tutaj powinienem uciekać, uciekam. On robi takie obrazy siebie, które będą bardzo mocno tłukły. O, zobaczcie, deflekt, 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 ile deflektów poszło. A te Ady się teraz tam wracają, to ja nie powinienem w ogóle nawet ich bić. One idą chyba na mojego peta, bo on ma agro na sobie teraz. Tylko że on go zabiją wtedy. Tak czy siak, dokładnie, na peta idą. To wykorzystam ten moment, żeby po prostu je tam zgnoić. Nie to. Podnosimy peta. No, idzie dobrze. Chodźcie przez trapa, chodźcie przez trapa. Dobra, padł ostatni. I teraz tak, te obrazy Rathiona powinny po pewnym czasie zniknąć. O właśnie, i teraz powinno się go dać z powrotem bić. On pójdzie tam, ja tutaj zejdę na dół, bo Ady mam. Kurde, tak się ustawił, że go nie mogę uderzyć. No właśnie, Ady się z powrotem spawnują. I to mi się nie podoba, ja będę bił Ady zamiast Rathiona, a tak by już to wszystko można było szybko zakończyć. Dobra, idzie do mnie. Spierzemy go teraz ostro. No na razie niczego nie dostałem, nie wygląda to źle. Ten talent jednak się opłacał, bo przez chwilę spokoju po prostu zostałem doleczony. A Ady idą, zobaczcie, na tego, na mojego peta. Czyli tak trzeba robić. Cholercia, nie mam teraz trapa na cooldownie. A tu się do mnie zbliża coś. Nie, uciekajcie ode mnie. Kurde, jak te Ady potrafią przyspieszyć. No, odwal się, odwal się, odwal się. Dobra, padł. Że nie dostał? Przerwałem mu chyba. Doleczamy peta. I kończymy to. Dobra, udało się. No mówię, kilka prób potrzebowałem, żeby taki swój sposób ograć. Najgorsze było, jak mnie Ady, że tak powiem, łapały w takie jakby trapa, bo one... No w ciągu sekundy 2-3 ciosy każdy Ad robi. Jak 3 Ady podchodziły na początku i nie wiedziałem, jak one biją, no to było ciężko. No i dobrze. Tak, to była lekcja dla Rathiona raczej niż dla mnie. No i oczywiście powiedział, że się cieszy, że jego bohater ciągle żyje. No i dziękujemy za twoje błogosławieństwo. Dobra, czy ja mam z kimś teraz pogadać? Czy jakąś nagrodę dostanę? Czy ja muszę zrobić jednak te wszystkie challenge? No nie, no zrobiłem. Complete one of the Celestial's Blessings, czyli mam jeden zrobiony. Czekajcie, czy ja mogę teraz do niego wrócić tutaj? Nie, ja po prostu muszę z nimi chyba zagadać. Z tego wynika, bo tak jest w questie, zobaczcie, mam speak, speak i to muszę mieć complete. A więc tak, znowu czarymary, porozmawiałem już ze wszystkimi tymi celestialami, czy jak to nazwać. Oczywiście miałem tylko z nimi porozmawiać, nie musiałem żadnych challenge'y wykonywać, challenge miał być tylko jeden. I teraz moim zadaniem jest właśnie wrócić do Rathiona, który widzę znowu jest na tej górce. Jak ja to mówię, góra przeznaczenia.
No i zobaczymy, co teraz się wydarzy. Czekajcie. No, tam. Żebym gdzieś w bok poleciał i znowu błądził, nie wiadomo ile. No ale trzeba przyznać, że w tej misji troszkę trzeba było się nalatać. Dobra, mamy go. Mamy tak, mamy błogosławieństwa wszystkich czterech. No i właśnie udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie wykonać jeden z tych challenge'ów, czyli z tych wyzwań. I wiedziałem, że właśnie w tobie drzemie olbrzymi potencjał. I tutaj będziemy mieli właśnie do wyboru fajowe rzeczy, zobaczcie. Item level 600 to jest po prostu masakra. Czekajcie, gdzie jest ta moja z Agi? Ma 740 więcej zręczności niż z heroika po dwóch upgrade'ach. To jest po prostu masakra. I jeszcze ma czerwone gniazdo i bonus zręczność. No coś po prostu pięknego. Pyk. No i dobra, wysłuchamy go w takim razie. Niech będzie, jakaś kara musi być za pelerynę. Właśnie się śmieję z tego, że on chciał po prostu, żeby nam wręczyli nagrodę, a oni tylko chcieli rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. Że strasznie rozmowni byli. Tak, te właśnie wielkie duchy Pandarii pomagają, wspaniałe duchy Pandarii pomagają nam w naszej krucjacie. Siła białego tygrysa jest w pelerynie. Mądrość tego serpenta. Tak, to mamy wytrzymałość, kondycję tego oksa, czy jak to się po polsku mówi, W. No i mamy żurawia. Nasz świat. No i zobaczymy. Tak, mogę sobie już wybrać. Klikamy. To na pewno, żebyśmy się nie pomylił. Tak, agi. Tak, i dostajemy kolejny achievement. I teraz znowu trzeba z nim porozmawiać. Events are in motion, czyli cały czas sytuacja będzie się zmieniała. I teraz tak, mamy kolejną rzecz, którą musimy zrobić, zanim właśnie będziemy gotowi na finałowe działanie tego jego planu. No i quest oczywiście zobaczy, jakie są objectives. Mamy tutaj, mamy wrócić do niego, kiedy assault na, czyli oblężenie Orgrimmaru, kiedy się zacznie, kiedy atak właśnie będzie na Orgrimmar, czyli będziemy walczyli z opanowanym przez Sza Garoszem, co już oczywiście nie jest tajemnicą, że ześwirował, no dlatego właśnie, że Sza przejął nad nim kontrolę. No i dobrze, wtedy porozmawiamy sobie z Rathionem, a ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i idę sobie zaupgrade'ować w takim razie pelerynkę, bardzo fajny przedmiot. To do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!